Szczęść Boże, coś Wam powiem. Czy jest w Tobie odwaga, by upomnieć swojego bliźniego? To nie jest pytanie retoryczne, bo jeśli odwagi brak, to znaczy, że nie bierzemy odpowiedzialności za swoich bliskich i dalekich, żeby razem z nami weszli do nieba. Jeśli nie ma w nas odwagi do napominania o grzechu, by człowiek odszedł od swego złego postępowania, to jest w nas jakaś znieczulica, która każe nam mówić, to jego życie mnie to nie interesuje. Czy aby na pewno? Dlaczego więc interesuje Cię wiele innych wydarzeń z życia właśnie tego człowieka? Tylko żeby był temat do rozmów i obmowy? To słabe. Lubimy ploteczki, jakieś intrygi, pikantne szczegóły, ale nie lubimy kogoś upominać. Czyż w ten sposób nie ponosimy także odpowiedzialności za jego grzech? Spójrzmy dziś na Jana Chrzciciela, który nie patrzył, do kogo się zwraca ze słowem pouczenia, ale wiedział, kto go do tego uzdolnił. On całym swoim życiem i sercem poszedł za Bogiem. Dlatego bez lęku upominał większych od siebie, bez patrzenia, że to może się dla niego źle skończyć. Król, władca, przełożony, dyrektor, mąż, żona, dziecko to tylko ludzie, którzy błądzą i potrzebują jasnych wskazówek. Czy z nich skorzystają? Tego nie możemy wiedzieć, bo to będzie ich decyzja. Ale siedzenie cicho jest naszą decyzją. Święty Jan już w łonie matki czuł bliskość Zbawiciela w momencie nawiedzenia. Był pełen Boga, bo Jemu prostował ścieżki i wyrównywał pagórki. Zapowiedział Go i wskazał na Niego palce, mówiąc: oto Baranek Boży. Ktoś powiedział, że Jan był prekursorem Jezusa w głoszeniu Królestwa Bożego za życia i poprzedził Go w śmierci. Sam powiedział: potrzeba, by Jezus wzrastał, a ja bym się umniejszał. Właśnie z chwilą śmierci umniejszył się ostatecznie. Jakie było życie Jana? Proste, surowe, takie ascetyczne, a wydaje się, że to nie dla nas. Tak prawdę mówiąc, to życie Jana było nieustannym umieraniem ku Chrystusowi. Śmierć była prawdziwym zjednoczeniem ze Zbawicielem. Takie ma być właśnie nasze życie, byśmy zatapiali się w Chrystusie, a jednocześnie umierali z tego, co chcemy zostawić dla siebie. To są różne przywiązania do rzeczy lub osób, stanowisk, przywilejów. Jeśli one są ważniejsze niż Bóg, to znaczy, że gdzieś się pogubiłeś. Ewangelia nas niekiedy przeraża, bo coś nam nakazuje, czegoś zabrania, ale nie czyni tego dlatego, że nie lubi człowieka, ale dlatego, że właśnie kocha człowieka i chce, by człowiek żył w pełni, ale z dala od grzechu. Grzech sprawia, że człowiek żyje w nieprzyjaźni z Bogiem. Święty Beda Czcigodny o Janie napisał: tkwi uwięziony w mroku lochów ten, który przyszedł dać świadectwo światu i który zasłużył, jak powiedział sam Chrystus, by nazywać go pochodnią płonącą i jasną. Został ochrzczony swą własną krwią ten, który wcześniej ochrzcił Zbawiciela świata. Przyciągał do Boga wielu grzeszników, a najbardziej wyraźne w nim były wierność i oddanie Bogu, bo wolał przelać swą krew niż zdradzać swoje sumienie. Takie życie jest już wymagające wielkiego zaangażowania. Dla nas jest dobrym przykładem, by prosić o odwagę życia w prawdzie i napominania z miłością. Oby nasze życie chrześcijańskie, tak jak u Jana, krążyło wokół Jezusa, który nadaje wszystkiemu prawdziwy sens. Z Panem Bogiem.